Elżbieta Ketty urodziła się 18 lipca 1880 roku w Avor we Francji, gdzie stacjonował oddział, w którym jej ojciec był kapitanem. Dziewczynka była niezwykle uparta i wybuchowa, a na dodatek obdarzona mnóstwem energii. O życiu Elżbiety zdecydował fakt związany z przygotowaniem się do pierwszej Komunii Świętej. Elżbieta wielokrotnie później potwierdzała, że dzień ten był dla niej decydujący. Wówczas to postanowiła wytrwale pracować nad swoim charakterem. W swoim dzienniczku zapisała niezwykłe doświadczenie miłości i bliskości Boga, a także pragnienie oddania się Jemu całą duszą. Jako kilkunastoletnia dziewczyna doświadczyła pierwszych łask mistycznych. Była piękna, radosna i naturalna w sposobie bycia. Budziła ogromną sympatię. Dalej jej życie toczyło się zwykłym torem. Zaczęła dojrzewać, weszła do towarzystwa, bywała na przyjęciach. Była postrzegana jako wyjątkowa osobowość i niezwyczajna dziewczyna. Miała też talent muzyczny. W 1893 roku wygrała konkurs fortepianowy. Cieszyła się wszystkimi tymi przyjemnościami, a jednak pozostawały one jakby na marginesie jej życia, ponieważ w jego centrum był Chrystus. Na sali baletowej zdarzało się Elżbiecie tęsknić za tabernakulum. Mając 14 lat złożyła w sercu śluby czystości i postanowiła wstąpić do Karmelu. Z postanowieniem jednak nie zwierzała się matce przez kilka lat. Kiedy to wreszcie nastąpiło, matka Elżbiety zabroniła córce chodzić do Karmelu, ograniczyła jej chodzenie do kościoła i przystępowanie do Komunii Świętej, a postanowienie dziewczyny uznała za wybujałą religijność. Choć z ograniczonym dostępem do kościoła i sakramentów, Elżbieta doznawała nadal łask mistycznych. Zwierzała się z nich jednak tylko swojemu spowiednikowi. W końcu jej matka uległa i wyraziła powściągliwą zgodę na to, by dziewczyna wstąpiła do zakonu po ukończeniu 21 roku życia. Tak też się stało. W 1901 roku Elżbieta wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Dijon. W ciągu kolejnych 5 lat pracy, modlitwy i głębokiego cierpienia Elżbieta wspięła się na szczyty duchowe. W 8 dni po wstąpieniu do Karmelu przełożona zapytała Elżbietę: jaki jest twój ideał świętości? Odpowiedź padła bez wahania: żyć miłością. A jaki jest sposób, by najszybciej to osiągnąć? Uczynić się całkiem małą, oddać się Bogu bezpowrotnie. Postulat upłynął jej pogodnie. Natomiast wraz z wejściem w okres nowicjatu zaczął się dla Elżbiety okres udręki i niepokojów. Jej samej, jak i przełożonym wydawało się, że nie wytrwa za murami Karmelu. Mimo to kontynuowała nowicjat, a w 1903 roku złożyła śluby zakonne. Wtedy też burza w jej sercu zaczęła cichnąć. Jej świętobliwe życie wypełnione było Bożą obecnością. Jak wspominają ludzie, którzy ją znali, zaczęła już tu na ziemi żyć życiem nieba. Życie Elżbiety znamy dość szczegółowo dzięki zapiskom jej przeoryszy oraz karmelity ojca Konrada, a przede wszystkim dzięki jej obfitym zapiskom. Ostatni etap życia Elżbiety to choroba Addisona, która zaatakowała ją w 1906 roku. Elżbieta przeżywała ją jako wstępowanie na krzyż ku Bogu. Niezwykle bolesna niedoczynność nadnerczy była przyczyną wielkich bólów ciała i cierpień związanych z przyjmowaniem pokarmów. Jej ostatnie dni na ziemi przebiegały tak. 30 października położyła się do łóżka, z którego już więcej nie wstała. Następnego dnia przyjęła raz jeszcze ostatnie namaszczenie, a w Dniu Wszystkich Świętych po raz ostatni Jezusa Eucharystycznego. 8 listopada wypowiedziała ostatnie słowa, jakie zdołano zrozumieć. Idę do światła, do miłości, do życia. Nazajutrz, 9 listopada 1906 roku o 6 rano zmarła. Miała wówczas 26 lat. Beatyfikacji Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej dokonał papież święty Jan Paweł II 25 listopada 1984 roku w Rzymie. W czasie audiencji następnego dnia po beatyfikacji papież powiedział: wraz z błogosławioną Elżbietą rozbłyska dla nas nowe światło. W naszym świecie tak pełnym niepewności i ciemności pojawia się nowy przewodnik, pewny i bezpieczny, który ukazuje nam, imię tajemnicy Trójcy, drogę zbawienia i środki do jego osiągnięcia. Kanonizacji przewodniczył papież Franciszek na Placu Świętego Piotra w Watykanie w niedzielę 16 października 2016 roku. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Elżbiety. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.